Władze Zielonej Góry idą za ciosem i wprowadzają do budżetu obywatelskiego nowe, można powiedzieć, nowatorskie rozwiązania, które są odpowiedzią na zdecydowaną większość propozycji zgłaszanych przez zielonogórzan. I tak, prezydent miasta podjął decyzję, aby 13-latkowie nie tylko mogli głosować w budżecie obywatelskim, ale także zgłaszać zadania inwestycyjne do budżetu. Budżet obywatelski wychodzi w teren, wychodzi do młodych ludzi, staramy się ich zaktywizować. Aby młodzi mieli szansę zgłaszać swoje zadania jeszcze w tej edycji, Urząd Miasta wydłuża termin, w którym urzędnicy będą przyjmować propozycje inwestycji. Mało tego, Młodzieżowa Rada Miasta w dniach od 2 do 10 listopada będzie prowadzić w kilku punktach, głównie w placówkach oświatowych, specjalne dyżury. Dyżury radnych Młodzieżowej Rady Miasta do spraw zbierania wniosków będą w następujących punktach: Szkoła Podstawowa nr 11, Gimnazjum nr 7, Biuro Młodzieżowej Rady Miasta w Ratuszu, Zespół Edukacyjny nr 3 i Zespół Szkół Budowlanych. Młodzieżowa Rada, dyżurując w wybranych punktach, pomoże zielonogórzanom zgłaszać zadania do budżetu. Dodatkowo w tych punktach będzie też można w przyszłości głosować na zadania, które po weryfikacji trafią do budżetu obywatelskiego 2017. Jeżeli jakaś osoba, no, nie młoda, tak, pełnoletnia czy dorosła, do nas przyjdzie, to oczywiście również służymy pomocą w tych szkołach. One są rozmieszczone tak dość, no tak, żeby każdy miał dość blisko, tak, są na terenie całej Zielonej Góry. Jeżeli ktoś przyjdzie, będzie miał jakieś pytania, wątpliwości, czy potrzebował będzie pomocy, to oczywiście pomożemy, jak najlepiej potrafimy. Wydłużenie terminu przyjmowania zadań, zgłaszanie zadań przez młodych, punkty konsultacyjne – to nie wszystkie zmiany. Na dniach magistrat powoła komisję weryfikującą zadania, które ostatecznie trafią do budżetu. To jeden z głównych postulatów zgłaszanych przez społeczników podczas konsultacji. Jak zaznacza prezydent miasta, w skład komisji wejdą przedstawiciele seniorów, młodzieży, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Urzędu Miasta oraz radni. 16 milionów, które oddaliśmy w tamtym roku. Nowe zmiany przyjęte przez urząd jak najszybciej zostaną wprowadzone w życie. Do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono już nieco ponad 100 zadań.